MFA Classic, MFA Plus, gruntowanie bezbarwne. Podłoże chłonne, stabilne należy zagruntować stosując rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Podłoża chłonne, tak zwane słabe oraz powierzchnie starych ścian. Zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA Plus, rozcieńczonego maksymalnie 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia powierzchnię i zwiększy przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw. Primer E – podkład kwarcowy. Podkład kwarcowy Primer E zaleca się rozcieńczyć 10-15% wodą i nanieść na powierzchnię za pomocą ławkowca, zgodnie z kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. Powstała powierzchnia kwarcowa zwiększy przyczepność i ułatwi nam nanoszenie kolejnych warstw. Metalfin – warstwa dekoracyjna. Do części A, żywica, dodać część B, katalizator i dokładnie wymieszać. Następnie dodać część C, proszek i ponownie wymieszać. Na przygotowane fragmenty powierzchni nanosimy metalfin pacą i formujemy, prowadząc gumowy stempel do efektu legnato, zmiennym ruchem w wybranym kierunku, tworząc strukturę słojów drewna. Powyższą pracę wykonujemy cyklicznie aż do ukończenia całej powierzchni. Technikę tę możemy stosować, nakładając wzór pionowy lub poziomy. Przygotowaną partię materiału należy wykorzystać w ciągu 2 godzin. Szlifowanie, polerowanie, metalfin. W zależności od powstałej struktury pracy rozpoczynamy od wstępnego wyrównania wystających nierówności na powierzchni papierem ściernym o granulacji około P320. Następnie zaleca się użyć włókniny ściernej Fine 320, polerując wszystkie zagłębienia. W przypadku gładkich warstw rozpoczynamy od szlifowania włókniną. Aby uzyskać zaplanowany efekt poświaty, zaleca się szlifowanie powłoki papierami ściernymi o następujących granulacjach w kolejności: P320, P400, P800 i P1500. Możemy również ostatecznie warstwę wygładzić pacą inox, aż do uzyskania odpowiedniego połysku. Wszystkie prace wykonujemy szlifując metalfin mechanicznie na wolnych obrotach. Końcowy efekt zależy od wykonawcy, który indywidualnie musi dobrać czas obróbki oraz rodzaj papieru. Designerska masa dekoracyjna w pełni odzwierciedlająca efekt starego, połyskującego metalu. Dzięki temu można właściwie i z zamierzonym efektem aranżować przestrzeń lub określone przedmioty.